Witajcie, miałem już nie zabierać głosu w internecie. Niestety okazało się, że znowu pewna jebana kurwa spowodowała, że muszę wrócić do swojej działalności i wyjaśnić jeszcze parę rzeczy. Otóż nie wiem, czy zauważyliście, jakiś czas temu swoją działalność wznowił niejaki Suchy, czyli człowiek z grupy Mokotowskiej, który współpracował ze mną w latach 90. Okazał się pierdolonym frajerem, posprzedawał chłopaków, sprzedał właściwie wszystkich, z którymi miał do czynienia. Suchy ostatnio zaczął prowadzić internetową kontrabandę i wychodzi na to, że próbuje wrócić do łask, do czasów, kiedy nie był jeszcze pierdolą kurwą i frajerem. Ja chciałem was poinformować, żebyście uważali na tego człowieka, uważali zwłaszcza na jego internetową działalność, bo ta pierdolona kurwa dobiera się także do moich ludzi, między innymi do Sychego. Jeśli chodzi o kontrabandę, którą prowadzi Suchy, to chciałem was uprzedzić, że możecie się na niego natknąć podczas słuchania bangera. Pokażę wam, jak tego uniknąć. Trzeba wejść w internet, wejść na YouTube'a. Już tutaj wchodzę. Mam nadzieję, że będziecie wiedzieli, kim Suchy jest po tym, jak wam to pokażę. Zobaczcie, próbuję wpisać tutaj Sychy, wpisuję Sychy. Już coś się zaczyna. Już nawet widać, że Suchy próbuje opanować tę dziewiątkę. Widzicie Suchy? Dobra, klikam Sychy. I zobaczcie, co się dzieje. Widzicie? Widzicie, co się dzieje? Zobaczcie, mam nadzieję, że to widać. I w takiej sytuacji, kiedy Suchy próbuje coś dla siebie ugrać, wypierdalacie go charakternie i tutaj klikamy Sychy. Zobaczcie, co wyskoczyło. Tak właśnie należy słuchać bangera. Gdzie? Więc pamiętajcie, JTS do końca życia. Elo. Ej, siema, jak leci, tylko trr, jest leci, tak się bawi, ciągle mój śmieci, kontrol na lampkę już mi...